Koszmarne wiadomości właśnie obiegły media. Funkcjonariusze Straży Pożarnej nieprzerwanie pracują na miejscu tragedii. Nikt nie był w stanie przewidzieć podobnego zdarzenia. Możliwie najgorsze wiadomości docierają do coraz szerszego grona odbiorców. Wystarczyły sekundy, by doszło do potwornego w skutkach wypadku. Na miejscu nadal pracują odpowiednie służby. Sytuacja jest poważna. Karetki wywożą ludzi do szpitala. Koszmarne wiadomości z polskiej miejscowości o zdarzeniu informuje RMF24. Jak możemy się dowiedzieć, sceny rodem z najgorszego horroru rozegrały się na skrzyżowaniu w miejscowości Panki w województwie śląskim, w czwartek późnym popołudniem. Zdarzyły się tam dwa autobusy szkolne, niestety, z dziećmi na pokładzie. Natychmiast zawiadomiono pomoc. Do akcji zadysponowano pogotowie i straż pożarną. Kartki wywożą poszkodowanych do szpitali, na ten moment poinformowano o 12 osobach rannych. Jest to dwóch kierowców, opiekunka oraz 9 dzieci. Wiadomo, że wszyscy są przytomni, a w najgorszym stanie jest jeden z prowadzących autobus. RMF24 donosi, że mężczyznę straż pożarna musiała wydostać z zakleszczonego pojazdu. Serwis podaje również, że osoby, które wskutek zdarzenia nie odniosły żadnych obrażeń, trafiły do pobliskiej remizy strażackiej. Na ten moment nieznane są okoliczności wypadku. Ustalaniem przyczyn zdarzenia zajmie się policja, gdy tylko sytuacja zostanie opanowana. Kierowcy zmierzający w kierunku miejsca zdarzenia powinni liczyć się z utrudnieniami w poruszaniu się, a także z wydłużonym czasem podróży. Źródło: RMF24.